1. Brak ograniczeń. Minecraft, gra stworzona przez studio Mojang, a następnie rozwijana przez Microsoft, już teraz doczekała się statusu legendy. Jest to sandbox, w którym, w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo jak w piaskownicy, możemy tworzyć, co nam się żywnie podoba. Zostajemy wrzuceni do losowo wygenerowanego świata, w którym twórcy oddali nam do dyspozycji setki rodzajów bloków i przedmiotów oraz różne ich wariacje. Co najważniejsze, świat, do którego trafia nasza postać, jest teoretycznie nieskończony. To znaczy jest skończenie duży, ale to, że dojdziesz do jego granic, jest praktycznie niemożliwe. 2. Kooperacja. Wprawdzie trzonem rozgrywki jest wydobywanie surowców i tworzenie z nich przedmiotów i wszelakich konstrukcji, ale dlaczego mamy to robić samotnie? Grając w pecetową wersję Minecrafta możemy stworzyć świat w sieci lokalnej lub na serwerze, zaś jeśli gramy na konsoli Xbox lub PlayStation, to oprócz grania wieloosobowego na oddzielnych urządzeniach, możemy się rozsiąść na kanapie we dwójkę i na dzielonym ekranie naszego telewizora wspólnymi siłami realizować nasze pomysły. Dużym wyróżnikiem Minecrafta jest też możliwość grania cross-platformowego, czyli na przykład gracze, którzy grają na Xboxie, mogą grać z tymi graczami, którzy grają na Switchu, albo na PlayStation, albo na PC-cie. Radocha ze wspólnego budowania i eksploracji podziemi jest naprawdę ogromna. 3. Crafting. Jednym z filarów Minecrafta jest tu bardzo rozbudowany crafting. Eksplorując świat, natrafimy na wiele złóż metali i minerałów w podziemiach, a na powierzchni wiele gatunków roślin i zwierząt. Każdy z tych elementów może stać się częścią większej całości. Ogromną ilość przedmiotów możemy przetworzyć, tworząc z nich bardziej skomplikowane rzeczy o nowych właściwościach i wyglądzie. Niezbędnymi surowcami są drewno i kamień. To one pozwolą nam przetrwać noc, zbudować schronienie, wytworzyć pierwsze narzędzia oraz broń. Wszystko to możemy odkrywać sami lub pomagać sobie recepturami w księdze. 4. Budowanie. Na pewno widzieliście filmiki na YouTube pokazujące ogromne i zapierające dech w piersiach budowle, które zostały wbudowane w Minecrafcie. Całe Minas Tirith, znane z Władcy Pierścieni, Hogwarts, znany z Harry'ego Pottera, czy Daniel, znaną z realnego świata. Niezależnie od tego, czy budujesz swoją kwaterę główną w trybie przetrwania, samemu zdobywając wszystkie surowce, czy planujesz zrobić monumentalną budowlę, skomplikowaną machinę albo dzieło sztuki, używając trybu kreatywnego, budowanie w Minecrafcie jest niebywale przyjemne i odprężające. 5. Tryby. W Minecrafcie mamy do wyboru kilka trybów. Przetrwania, gdzie nasz Steve jest zagrożony atakami mobów, może umrzeć z głodu, albo przypadkiem utonąć, gdy nurkujemy, lub spaść z wysokości, gdy jesteśmy trochę nieostrożni. W trybie kreatywnym mamy dostęp do wszystkich surowców bez konieczności ich zdobywania. Jest to świetny tryb do budowania kreatywnych budynków. Tryb przygodowy i hardcore są podobne do trybu przetrwania, jednak wzbogacone o różne utrudnienia. Niedawno powstał również tryb naukowy, który w ciekawy sposób uczy dzieci podstaw programowania, matematyki, historii, chemii i biologii. Poza tym Minecrafta można kolokwialnie mówiąc przejść. Aby to zrobić, musimy dostać się do The Endu i pokonać smoka. Podsumowując, Minecraft Starter Pack jest to gra przygodowa. Posiada oznaczenie PEGI 7. Dostępna jest na konsole Xbox One. Oferuje tryb gry zarówno dla jednego gracza, jak i multiplayer. Jest to idealny prezent dla fanów przygody.